Hej, chciałem tylko powiedzieć, że wiem, że możesz się czuć samotnie za kółkiem. Ale masz mnie. Możesz na mnie liczyć. Pokażmy wszystkim, że ta ekipa nie sprzeda skóry tanio. Dzięki, Ryder. A nawet jak przegramy, to wiesz, że zawsze mamy siebie. Warsztat to twój dom. Wiem. No i oposa. Nie zapominaj o oposie. Jednostka przeszukująca na miejscu. Centrala, hałajna uderza w inne auta.
błądzi ciebie przecież. Ścigamy podejrzanych. AWD nie może dłużej ścigać tych kierowców. Zaczynamy! Nie widziałam cię. Ci kierowcy za nic nie potrafią jeździć. Jednostka przechwytująca na miejscu. Czy ktoś powiedział pościg? Jednostka przechwytująca gotowa do akcji. Ciężki ma cel w zasięgu wzroku i rozpoczyna pościg. Na pierwszym miejscu. Ocala, ścigany wóz właśnie nas załatwił. Niedobrze. Centrala, na razie wypadamy. Jeszcze. Nie może uciec. Dobrze. Zrobię dobry użytek z tej kasy. Przydadzą się nowe trampeczki. Hej, Tess. Co jest? Co jest? Ludzie uwielbiają takie łzawe historie, to jest!
Mój post z twoim bifem z Jas robi furorę. Lecą lajki, lecą suby i leci kaska. Stawiasz na mnie? No, nie tylko. Nigdy nie stawiam na jednego konia. Zaraz, stawiasz, że przegram? Nie bierz tego do siebie, Speedy. Zrozum, wiem, że stać cię, żeby to wygrać. Ale co szkodzi postawić na kogoś innego? Jak wygrasz, to zarobimy. Jak przegrasz, i tak zarobimy. A? Kumasz? Tak, kumam. Ale kto przyjmuje zakłady? Nieźle kombinujesz. Ten Alek, który organizuje wyścig, to on przyjmuje zakłady. Co znaczy, że zrobi wszystko, żeby wyjść na swoje. Co z tym zrobimy? Jak mówiłem Rydellowi, mam zamiar wygrać. Poczułam to. Dobrze. To dobrze. Mam parę pomysłów, jak możemy zarobić więcej. Idź zjedz kanapkę z wołowiną i skoncentruj się. Odezwę się później. Speedy rządzi! Reszta nie miała szans. Tak to się robi. Nie ma to jak być pierwszym na mecie. Przeliczanie kasy potem? Pamiętaj, że twój wóz musi spełniać wymogi. Nie chciałabym widzieć, jak ledwo sipiesz podczas kwalifikacji. Nie teraz, gdy meta jest tak blisko.
Mostek tu centrala. Mamy dziś dodatkowe jednostki na patrolach. Pomogą wam przyskrzynić rajdowcy.
ciebie fuchę. Znasz Shimizu? To mój poprzedni protegowany. Nie jestem numerem jeden? Zabolało w samo serce. Ciebie uwielbiam najbardziej. Trzeba zgarnąć jego Ferrari la Ferrari. Serio? Kurczę, nawet furę ma lepszą niż ja. Słuchajcie teraz wiadomości z nad jeziora w radiu KRS FM. Rywalizacja o urząd burmistrza się zaognia. Burmistrz Stevenson rozmawiała z prasą przed budynkiem urzędu, gdzie zadeklarowała swoje oddanie kwestii prawa i porządku. Zbyt często walczyłam i nie pozwolę, aby wśród naszych społeczności rozwinął się nielegalny hazard. Dlatego policja podnosi stawkę. Idziemy na całość w kwestii środków, które mogę się założyć. Znacznie skrócą czas reakcji służb i pozwolą z większą siłą uderzyć w przestępczość. Gdy mówię, że nie pracuję, można mi zaufać. Ale za to chętnie igrasz z życiem ludzi, podnosząc im czynsze, co? Gotowe. Cudowne to Ferrari. Shimizu dzwonił z gratulacjami. Ledwie przeszło mu to przez gardło. Jestem z ciebie dumny, Smaku.
Za dawnych lat byliście bardzo zżyci, co? Jak to zabrzmiało? Za dawnych lat. To był początek XXI wieku. Ha, czyli nie ominęła cię ta pluskwa milenijna. Serio myślałeś, że komputery wykończą świat? Tak. Dlatego bawiliśmy się, jakby nie było jutra. Okej. Okay. Ej, nie znasz kawałka 1999? Prince! Książę! Rozłączam się. Rozwalmy tego rajdowca.
radę ujechać. Rozstawiamy blokadę. Centrala, nie wytrzymamy zbyt długo. Jazda, cel jest blisko. Mamy kolejną szansę na zatrzymanie tej misji. Do wszystkich jednostek widzimy ścigany ruch. Wjeżdża do... Tym razem bez błędów. Przysięgam. Nie dajcie tej mędzie nas skupić! Niedługo wypadniemy z tego cholernego pościgu. Czuję się jak kompletny mato. Tu centrala, rajdowiec zniknął nam z oczu w Sibas Kireto. Znajdźmy te będę i chodźmy na miejsce! Ścigany pojazd zwiał, kończymy. Mądrze prawisz, Nils of Will. Cały Mateo. Mówisz do mnie, czy opary rzuciły ci się w końcu na mózg? Czytam komentarze. O, pan Rajdel odkrywa media społecznościowe. Poznaje ludzi, wirtualnych ludzi, którzy są pewnie 70-letnimi babciami z Idaho. Ale brawo! Posłuchaj tego. Fast i Fury 23 pisze: Mateo jest boski i strasznie na niego lecę. Gdybym nie przejechał, to podziękowałabym mu. Zgadnij, co na to Nerves of Will. Nie znam nikogo z tych ludzi, więc powiem, mam to gdzieś. Napisał: Mateo to idiota. Dobrze wiedzieć.
dla tych, którzy dołączyli do nas dopiero teraz, choć mój sposób wyrażania się i swojska atmosfera powinny zachęcić do tego wcześniej, burmistrz Stevenson chce odwrócić naszą uwagę od tego, co się naprawdę dzieje. Może już czas, aby policja zaczęła się przyglądać skorumpowanym kryminalistom biegającym po ulicach, a nie ludziom, którzy szybko po nich jeżdżą? O, zdaje się, że Stevenson została zdemaskowana. Gotowy do pomocy. Co to było? A, moja kasa! Będę pierwszy na mecie! Jednostek widzimy ścigany ruch. Bardzo przemędrze, spokój. Centrala, helikopter do łączu do pocisku. Centrala, zjeżdżamy do... Pomożemy tym aresztowanym. Pomogą tu nie
sześć jednostek, ścigany wóz w okolicy... Podejrzany wóz na autostradzie! Centrala, ścigany wóz! Wóz na ciebie z ruchu! Lecimy zatankować! Wrócimy jak najszybciej! Rany, Rajdel! Kto by pomyślał, że części tyle kosztują? Kończą mi się organy do sprzedania. Zbudowanie dobrej fury nie jest tanie. Zawsze mam jakieś fuchy, jak Smart potrzebuje trochę zarobić. Bez urazy, ale to musi być coś dobrze płatnego. Dobrze płatna robota zwykle ma jakiś haczyk. Bez ryzyka nie ma zabawy! Mhm. Marku, słyszałem na skanerze, że gliny dzisiaj polują. Dzięki, Ryder. Doceniam to. Wiem, że dasz radę, ale uważaj. Szkoda, żeby całą twoją zarobioną kasę zgarnęła policja. Hej, Speedy. Przyglądam się właśnie liczbom. Chyba potrzebujemy lepszych bryk na te kwalifikacje. Damy radę. Trzeba trochę podnieść stawkę. Czym mam wrażenie, że Ryder nie chciałby o tym wiedzieć? Wyluzuj, Speedy! Nie mam zamiaru ładować się w żadne kłopoty. Nie teraz, gdy Grant jest tuż za rogiem. Skoro tak twierdzisz? Odezwę się, jak coś ogarnę. Poszukiwanego kierowcę.
Jak smakuje wolność? Jak parówka w cieście na jarmarku? Jak kiełbaska z grilla? Jak pieczeń na święto niepodległości? Nie. Jak każda z tych rzeczy. Ponieważ wolność nie ma nic wspólnego z roślinami. Zagłosuj na Parkera i zasmakuj wolności. Ciekawe, czy wolność smakuje kurczakiem. Wyprzedzać. Jadę za tymi podejrzanymi. Thank you.
że się zderzają ze sobą. Przyłącza się do pościgu. Ostatnio widziano podejrzany wóz, gdy wjeżdżał do Griffith Parkland. Zostało nam niedużo paliwa. Meldunek dla centrali. Jesteśmy na autostradzie. Centrala, cel zniknął i wciąż jest na wolności. Ścigany wóz właśnie zapadł się pod ziemię w Jump Park. Wycofuje się Sad. Był tu dziś mój kumpel Kevin. Ten blondyn? Kwadratowy łeb. To ten z groźną miną? Nie, to jest bandzior Kevin. Znasz dużo Kevinów. Kevin mówił, że gliny zrobiły nalot na jeden warsztat w jego okolicy. Po prostu zamknęli interes. Żadnych pytań, koniec. To pewnie jakaś brudna nora pełna szczurów. Może wdali się w szemrane interesy, a potem donosili jeden na drugiego. To nie my. Masz rację. My mamy oposa. To nie szczur.
ulubiony as kierownicy. A co, masz jakiś inny? Hej, 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 tak mi się powiedziało. Masz czas, żeby odebrać testarossę? To zależy. A mogę przejechać się nią nadmorską promenadą z otwartym dachem, słuchając synthwave'u? Jeśli tak ci zależy. Mam kolekcjonera, który chce skompletować kolekcję samochodów ze starych gier z automatów. Hm? I ten jest ostatni. Historia pisze się sama. No, coś w tym stylu. Zatrzymać ten burz! Dobra, jedna testarossa, która trafi do prywatnego muzeum jakiegoś bogatego dupka. Centrala, myślę, że możemy to szybko zakończyć. A Buda się melduje. Możecie się wyluzować. Jesteś. Cholera! Mocno dostaliśmy! Do wszystkich jednostek widzimy ścigany wóz. Wjeżdża do North Oak. Chyba będziemy musieli niedługo się wycofać. Kajak nie bierze już udziału w walce. Uwaga! Podejrzany wóz wjeżdża do Jan Park. Znaleźć te kanalie. Kierowca jedzie Ferrari. Tu centrala. Podejrzany wóz został zauważony w Piu Poń Piu. Jesteś przed drużyną. Zaobstawiam pościg za celem. Udany wóz za ścięgu helikoptera. Helikopter zgubił cel. Ktoś może zaraz zginąć. Centrala, ścigam cel. Zatrzymam go, choćby nie wiem co. Centrala, wsparcie powietrzne na miejscu. Czas zastosować stary dobry numer z hamulcem ręcznym i spowolnić cel.
Wystawiamy blokadę. Przeszukać teren, znaleźć te kanarie. Przyprowadzić samochód w idealnym stanie w mieście roi się od glin, to bardzo ryzykowne. Ale my kochamy ryzyko. My? No, ja będę jeść 5-dniowe sushi, więc chyba rozumiesz. Powiem szczerze, wkurza mnie. To, że taki wóz będzie stał gdzieś w garażu i się kurzy. My tylko pozyskujemy te auta, to klient decyduje, co z nimi zrobi. Pozyskujemy? Co? Jedyne, co ja pozyskuję, to garść niewiarygodnych historii. Czuję się urażona. Wybacz. Żartuję! Przestałam cię słuchać jakiś czas temu. Fury Rydella. Potrzebujesz podwózki? Tu Aneczka. Uratujesz mnie przed okropnymi gliniarzami, tak? Możesz na mnie liczyć. Prześlij lokalizację. Zajmę się tym. Twoja pewność siebie robi wrażenie, ale zobaczymy. Nie jesteś pierwszym rajdowcem, na którego się udzieli. Żyjemy w mrocznych czasach. Co się stało? Odwieczna walka między ludźmi chcącymi wyrażać siebie, a nadmiernie opiekuńczym państwem. Sranie w panie. Rozumiem. Dokąd cię zawieść? Do mojej kryjówki. Żaden problem. Gliny naprawdę ostro pogrywają. Bo burmistrz Stevenson trzyma swoje psy krótko. Hał, hał, hał! Siosio, wymęczące psiaki! Nie lubisz Stevenson, co? Jak mówi ta zabawna dziewczyna, może już czas, aby policja zaczęła się przyglądać skorumpowanym kryminalistom rządzącym tymi ulicami, a nie ludziom, którzy szybko po nich jeżdżą. Od jak dawna tu mieszkasz? Całe życie. Wiesz, co uwielbiam w Lake Shop? Miasto tętni życiem. Jest autentyczne i ciągle zaskakuje. Jadą tu ci chłopcy! Porada, ja podkręcam atmosferę drużyną! Bardzo powietrzne na miejscu! No nie, zgubiliśmy cel! To... Tutaj? Tak, to mój warsztat.
też ma swoje dziwnie wspaniałe zapachy. Możesz wpadać, kiedy chcesz. Dzięki, Janeczka. Teraz tworzymy na... Góry Rajdela, potrzebujesz podwózki? Ciao! Podobno wyciągacie ludzi z kłopotów. Czasami się tym zajmuję. Potrzebujesz pomocy? Tak. Spoko, wyślij położenie i jadę tam. Grazie, wysyłam pineskę. Na ogonie. Już się robi. Masz w tym doświadczenie? Odrobinę. Co się stało? Byłam na odsłonięciu nowej instalacji artystki uprawiającej sztukę partyzancką. Partyzancką? Wykorzystuje dzieła sponsorowane przez korporacje i dodaje im topko personalne. Coś od siebie. Wow, korpolutki muszą się cieszyć. Bardzo. Tak jak policjotti, kiedy robi to samo z ich autami. Więc lubisz sztukę? Lubię uwieczniać doświadczenie młodych kobiet z Lakeshore. Jakąkolwiek formę wyrazu to przybiera. Szczytny cel. Ktoś musi dokumentować te prace, zanim zostaną zniszczone i zastąpione jakąś banalną skifetcą. No tak. Przykro patrzeć, jak zastępuje je banalna schi... feza. Piękny skarbie, wyobrażasz sobie, że ktoś mógłby odebrać ci twoje dzieło, zanim świat miał szansę je zobaczyć? Zapomniałaś, że ja ukradłam mi wóz? Skarbie, tyle się ostatnio dzieje, że już nie nadążę.
Wiesz, możesz sprawdzić, co dzisiaj wrzuciłam, jeśli cię to interesuje. Jak najbardziej. Miło się gadało. Check it out, check it out, listen up! Next up is the test to see who's the best. Let's see who got the whole city on lock. Rev up, gear up, burn out, let's go! Thank you.
that shit was tight. You did your thing out there. Thank you.
jak obejmę prowadzenie. Ścigany wóz? Chyba tak! Centrala, musimy zatrzymać ścigany wóz! Ściągnijcie tu cały posterunek, żeby dorwać tę łańcę! Rajdowiec właśnie zniknął. Przestrzeńmy te kanalie! Centrala, ścigam podejrzany pojazd! Niedługo będziemy musieli zrezygnować z pościgu. Centrala, zgubiłam ten pojazd. Ścigany wóz właśnie zniknął. Przeszukać teren i znaleźć... Znalazłem cel. Czas to zakończyć. Co jest, ludzie? Ogarnijmy się! Thank you.
chcę tylko wygrać tę kasę. Ostatnio widziano podejrzany wóz, gdy wjeżdżał w okolice Lake Virgin. Zostało nam niedużo paliwa. Drużyna Antarnia jest z wami. Tu jednostka przechwytująca. Pomożemy wam zebrać tę listę. Uwaga! Ta oferma nie umie jeździć. Musieli się wypisać z tego wyścigu. Trzymajcie się! Niedługo przyjedzie wsparcie! Posiłki już do was jadą. Uwaga, podejrzany wóz wjeżdża na South Lake Drive. Ludzie, Tajniak musi się wycofać. Ludzie, Perna ucieka! Siedzę na ogonie tej łajsy. Ten rajdowiec ciągle nam ucieka! No dalej! Ścigany wóz właśnie... Widzę go! Zdejmijmy tę mętę! Centrala, helikopter w powietrzu! Na miejscu! Tu helikopter! Chyba zgubiłam wasz cel! Wybaczcie! Cholera! Te kanał nie potrafię! Zrobimy tę łazę! Posiłki są w drodze!
bardzo. Tajniak rusza za podejrzanym pojazdem. Centrala, ciężki też do nicel. Polczaska na drodze. Powinna zatrzymać ścigany wóz. Szurnięta łajza! Do wszystkich jednostek. Ścigany wóz jechał do Jan Pan. Nic to nie dało! Nawet nie zabywaj, ale właśnie nie robimy. Tu centrala, zdaje się, że zgubiliśmy podejrzany wóz w Duncan Bay. Zdorwijmy tę łajzę. Witam ponownie w audycji Late Lake Deepa Forda w KRS FM, najlepszej stacji w całym mieście. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest pani burmistrz Stevenson, która odpowiada na pytania słuchaczy. Kolejne z nich zadała niejaka Candice. Żałuję, że na panią głosowałam. Przejmuje się pani tylko przestępczością, a konkretnie wyścigami ulicznymi. A co zamierza pani zrobić z rosnącymi kosztami życia w mojej dzielnicy? Dziękuję za to pytanie, Candice. Moim zdaniem życie wszystkich mieszkańców Lakeshore już się polepszyło, a to za sprawą postępów, które miasto zrobiło dzięki inwestycjom budowlanym. Natomiast co do rosnących kosztów życia, nie odpowiada za nie nic innego jak właśnie przestępczość. Jak to możliwe? Chociażby dlatego, że w ramach walki z nią trzeba było oczyścić ulice, zwiększyć obecność policji i nie tylko. A to kosztuje. Wszyscy musimy robić, co do nas należy.